Jesteśmy. O, patrz, jesteśmy w dwóch kamerkach naraz. Cześć, dzień dobry, witamy Cię, Bogumił. Cześć, cześć. Witam Was, witam naszych wspaniałych widzów. Bogumił jest działaczem akcji Demokracja. Powiedz wszystkim, co to jest w ogóle akcja Demokracja, bo ja na przykład wiem, bo ja mam, tam masz newsletter i w ogóle tam różne rzeczy robię, ale nie każdy może wiedzieć. My jesteśmy takim ruchem społecznym, który ma swoje, powiedzmy, obudowy w postaci też fundacji, organizacji, który działa na rzecz różnych progresywnych tematów. Znaczy praw człowieka, praw osób LGBT+, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości klimatycznej, czy demokracji, czy praworządności. Więc jesteśmy taką organizacją, która zajmuje się masą tematów. Czasem sami coś robimy, ale częściej szukamy partnerów, jakichś dużych organizacji eksperckich, żeby zrobić coś wspólnie. I zachęcamy, i tak naprawdę no, my się specjalizujemy w mobilizowaniu ludzi do działania. To znaczy, że sami nie czujemy się super ekspertami w sprawach, ale chętnie wchodzimy w różnego rodzaju kooperacje, współpracę, żeby robić fajne rzeczy i zmieniać ten kraj na lepsze. To z tego, co mówisz, i te tematy, które poruszacie, no to wygląda na to, że macie w chuj roboty w Polsce. No, mamy dużo roboty, szczególnie od kiedy PiS doszedł do władzy, to się też tak złożyło, że my wystartowaliśmy jeszcze przed dojściem PiSu do władzy, natomiast jak PiS doszedł do władzy, to w zasadzie na takim poziomie krajowym wygrywać, czyli zmieniać kraj, no, sprawiać, że politycy, korporacje zmieniają swoje decyzje, no, jest bardzo trudno i częściej nam się to rzeczywiście udaje w jakichś małych sprawach na poziomie lokalnym, samorządowym, czy próbując biznes do czegoś przekonać, niż rząd oczywiście, prawda, no bo rząd jest oporny wobec takich ruchów jak my. Nie, trochę może tylko tam, trochę. No trochę. Kiedyś nawet chcieli z nami gadać, udawało się... Nie, naprawdę? No w sensie udawało się na przykład dodzwonić do... Był taki europoseł Karski, zwany też Meleksem i na przykład udało mi się z nim porozmawiać bardzo merytorycznie o takich umowach bilateralnych, które sprawiają, że tak naprawdę my jako podatnicy musimy płacić odszkodowania korporacjom, jeżeli korporacje pozwą nasze państwo i żeby wypowiedzieć te umowy. I zdarzało mi się z takimi politykami mieć bardzo ciekawe rozmowy, ale to było dawno. To był 2016, 2017. Teraz z PiS-em, samym PiS-em bardzo ciężko. Zdarza się rzeczywiście, że są jacyś politycy, którzy są w orbicie PiS-u, jak na przykład posłanka Agnieszka Ścigaj, z którą też mieliśmy fajną wymianę zdań na temat takiego zabezpieczenia pracowników w dobie pandemii. Więc są, bywają ludzie otwarci tej ekipie, ale jest ich strasznie mało i z reguły nie w jej centrum, tylko na obrzeżach. Raczej z reguły no, wchodzimy z nimi w kontrę, niż udaje nam się coś osiągnąć. Ty w organizacji jesteś kampanierem. Co to właściwie znaczy? Co to jest za profesja? Znaczy ja teraz kieruję zespołem kampanierów od jakiegoś czasu i kampanier to jest osoba, która prowadzi różnego rodzaju działania, takie jak zachęcanie ludzi właśnie do wychodzenia na ulicę, do pisania maili do decydentów, projektuje kampanię od początku do końca i te działania mają swój cel. Cel to jest na przykład zmiana decyzji polityka w jakiejś sprawie, albo nawet nie polityka, czasem na przykład instytucji kultury, tak jak kiedyś w Centrum Sztuki Współczesnej przekonaliśmy to centrum, żeby nie robiło koncertu nazistowskiego zespołu Hungarika, prawda? Czasem to jest na przykład, żeby zrobić coś dobrego, żeby przyjąć uchwałę antysmogową na poziomie lokalnym i żeby ludzie dostali te dofinansowania na kotły ekologiczne, a nie na kotły na węgiel. Czasem to jest coś na poziomie europejskim. Czasem to jest też skarżenie się na Polskę, jeżeli Polska czegoś nie robi, niestety. No to też w sprawie czystego powietrza robiliśmy, że no, nasze władze przez lata nie dbały o to, żebyśmy poradzili sobie ze smogiem, więc poszliśmy do Komisji Europejskiej wspólnie z innymi organizacjami, złożyliśmy skargę. Więc kampanier projektuje takie działania, ale też kampanier pyta ludzi. To znaczy my często wysyłamy po prostu ankiety naszym aktywistom i podejmujemy działania w oparciu o ich opinie, więc to nie jest też tak, że kampania to osoba, która od początku do końca mówi ludziom, co mają robić. Nie, no my jesteśmy ruchem, a to są osoby, które jakby nadają taki praktyczny wymiar tym działaniom. Prowadzą je wspólnie właśnie z aktywistami, z aktywistkami, z wolontariuszami, wolontariuszkami, z ludźmi na ulicach. U nas jest niski próg wejścia. Każdy, kto się zgadza, choć z jedną akcją, tak naprawdę może się czuć częścią ruchu. Przez to, że jesteśmy wielotematyczni też.
Bogumił, bardzo też się interesujesz i specjalizujesz się też w akcji demokracji właśnie prawami pracowniczymi. Powiedz mi tak z ciekawości, czy w czasie pandemii tych tematów dotyczących łamania praw pracowniczych lub z utraty pracy miałeś więcej roboty? Znaczy my jakby nie jesteśmy związkiem zawodowym, więc my takiej po prostu profesjonalnej pomocy ludziom nie świadczymy, bo nie umiemy, nie znamy się na tym i też są do tego lepiej stworzone instytucje. Ale my rzeczywiście próbowaliśmy przekonywać polityków do tego, żeby zadbali od pracowników, o pracownicy też sami staraliśmy się, bo my jesteśmy też organizacją, jestem zatrudniony w akcji, wiecie, to nie jest tak, że jestem wolontariuszem, prawda, tylko ja po prostu pracuję, przychodzę, wcześniej przychodziłem do biura, teraz pracuję zdalnie i też zaczęliśmy od siebie, znaczy budując takie miejsce pracy, w którym rzeczywiście, jeżeli mamy tą pracę zdalną, to też pracownicy dostają wszystkie niezbędne narzędzia do pracy, czy też mogą, nie wiem, na przykład wychodzić na przerwy, na spacer, jakby też mogą sobie planować też ten czas pracy, ale też myśleliśmy o rozwiązaniach systemowych oczywiście i myśląc o rozwiązaniach systemowych czasem proponowaliśmy bardzo radykalne rzeczy, ale takie, które no, wymagały dyskusji, na przykład żeby całą gospodarkę zamknąć na 2 miesiące po prostu, wypłacać wszystkim bezwarunkowy dochód 2000 na poziomie europejskim, miesiąc w miesiąc, po to, żeby po prostu tą pandemię pokonać, później normalnie wrócić. No niestety takie pomysły niespecjalnie się przyjęły. No, wyzwań związanych z pandemią i też z pracą w pandemii no jest cała masa. Rzeczywiście na przykład badania pokazują, że coraz więcej osób zgłasza różnego rodzaju dolegliwości psychiczne, których wcześniej nie miało, od niepokojów, lęków, zaburzeń nastroju. To jest kwestia, o której mówi Główny Urząd Statystyczny. No i my się temu przyglądamy oczywiście. Jest też kwestia na przykład, która mnie też osobiście boli, też myśleliśmy o takiej kampanii, w końcu jej nie podjęliśmy, ale bo też nie mieliśmy partnera, ale rzeczywiście kwestia pracowników handlu, którzy są tak samo jak pielęgniarki, jak salowe na pierwszej linii frontu, tak, no panowie z Żabek, których spotykamy pewnie codziennie, jakby robiąc zakupy, no nie mieli żadnych preferencji w szczepieniach, a na przykład pracownicy naukowi, którzy pracują zdalnie, często w ogóle nie mają kontaktu ze studentami, mieli, więc tych wyzwań było dużo, no i cały czas się temu przyglądamy, a znowu jeśli chodzi o pracowników naukowych, to też na przykład mam taką platformę Nasza Demokracja i tam też różne osoby podrzucają nam tematy i same kampaniują w różnego rodzaju tematach. Czy to właśnie osoby z niepełnosprawnościami, czy matki, które godzą tą pracę opiekuńczą, domową, z pracą na uczelni, na etacie, też założyły apel, na przykład zwracając uwagę, że często pracują na własnym sprzęcie, że robią dwa etaty i że praca zdalna nie jest dla nich żadnym wybawieniem, ale po prostu drugim etatem. No, czyli ja tylko tak skrócę, to tak ja rozumiem, to czyli Akcja Demokracja tak naprawdę jest organizacją, która lobuje na rzecz jakby zmiany prawa, tak? Dokładnie, że wy tak naprawdę wyszukujecie albo zapoznajcie się z problemami społecznymi, po prostu, które są, które do was zgłaszają i wy po prostu poprzez kampanię próbujecie jakby zmusić jakiś nacisk na politykach, na polityczkach, na tym, jak one właśnie budują prawo. Czy dobrze to rozumiem, Bogumił? To tak wygląda mniej więcej? Tak, to jest zmiana prawa, ale też często to są na przykład rzeczy, które może zrobić biznes i których politycy nie zrobią. Przykład, wiele firm finansowych, ubezpieczeniowych inwestuje w węgiel, prawda? Zarabia na nim grube pieniądze. No, Akcja Demokracja razem z innymi organizacjami na świecie po prostu mówi, no nie kurczę, inwestując w węgiel przyczyniacie się do katastrofy klimatycznej. No i to nie jest fajne, wycofajcie się, bo my powiemy naszym aktywistom, że może warto zrezygnować z usług waszej instytucji finansowej. I zdarzało się na przykład, że Nacjonalny Nederlanden, później widzimy w prospekcie emisyjnym, że sprzedało część swoich udziałów w jakiejś kopalni, czy na poziomie europejskim inny koncern, Generali Ubezpieczeniowy coś zadeklarował. I często też robimy to w partnerstwach międzynarodowych, mamy kolegów, koleżanki na całym świecie, w takich miejscach jak Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, po prostu wszędzie są organizacje takie jak nasza, działające według tego samego modelu, no i wspólnie się inspirujemy, wspólnie uczymy się od siebie i czasem robimy coś razem.
To nie ucieszyłeś z tym Nacjonalnym Irlandem, bo ja tam mam otwarty fundusz emerytalny. Znaczy zaraz nie będę mieć, bo zaraz zniszczą, ale był. Bogumił, a powiedz mi, mówisz o tym, to ja zapytam o miejscu pracy waszym. Mówisz, że zaczęliście od siebie i to słusznie oczywiście. Więc ja zapytam cię z perspektywy takiej mojej zawodowej, a więc Fundacji Pro Diversity. Jak u was, słuchaj, z otwartością na osoby LGBT w miejscu pracy? Czy tworzycie miejsce pracy przyjazne dla osób LGBT? No, Akcja Demokracja jest miejscem pracy, w którym zawsze i w zespole, i w różnego rodzaju instytucjach zarządczych zawsze było osoba LGBT. To nie jest tak, że jakby, no też tak po prostu wychodziło. To były, osoba, a już nie ma? Słucham? Mówisz, że były, a te osoby jeszcze są. Cały czas są i stanowią znaczną część zespołu, tak, więc nic się pod tym względem nie zmieniło. Są różne osoby, tak, znaczy z reguły wiecie, no, są osoby, które są też gwałtowane, natomiast no, pytanie też przed kim, więc tutaj nie będę mówił o konkretnych wiecie, nazwiskach, ale jakby jesteśmy organizacją, która się też przenika z ruchami LGBT, często osoby aktywne w ruchach LGBT znajdowały zatrudnienie w akcji demokracji, wśród wolontariuszy też było wiele osób właśnie ze społeczności LGBT. Głównie osoby LGB, ale też myślę, że jesteśmy przyjaznym, otwartym miejscem na osoby T i na inne osoby niebinarne. Moim zdaniem też szukając na przykład, teraz robimy coś takiego jak akademia kampaniowania i aktywizmu, też szukamy bardzo różnorodnie. Tu zapraszam właśnie osoby działające na rzecz różnych praw różnych grup osób, zarówno, nie wiem, czy seniorzy, czy to będą osoby transpłciowe, czy to będą osoby działające w małych miejscowościach. Chodzi nam o to, żeby budować fajny, różnorodny ruch, który upomina się o prawa osób LGBT. Też Ania Grodzka była naszą taką, można powiedzieć, przyjaciółką. Była na pierwszych spotkaniach założycielskich Akcji Demokracji, opowiadała nam o pracy parlamentarnej, więc jesteśmy blisko ruchu. Bo ja powiedziałeś, że osoby aktywne LGBT, mam nadzieję, że pasywne też mogą. Charlotte? bo masz rację, w Akcji Demokracji, jeżeli ktoś chodzi na protesty, to można właśnie was spotkać. Bardzo często rozdajecie też jakby rozdajecie materiały, jakieś plakaty, jakieś chociażby przy walce, żeby te prawo antyaborcyjne nie było zaostrzone, rozdawaliście takie fajne ręce, które ja je mam do tych w domu. Powiedz mi, jaką akcję, którą ty koordynowałeś, uważasz za sukces na przykład, która coś faktycznie zmieniła? Czy możesz taką akcją się pochwalić? Tak, mi się wydaje, że nawet w ostatnim czasie udało nam się. Może ja będę mówił o tych bieżących przykładach, bo to dość ciekawy przykład tego, jak potrafimy szybko zmienić zdanie polityków, bo też ostatnio staram się działać trochę poza Warszawą, co jest trudne w czasie pandemii. No jest takie piękne... Konie cały czas, widzę ciebie na balkonie, nie kłam. No to rzeczywiście to nie jest tak, że wiesz, że ja za każdym razem jadę do innego miasta, chociaż też to się zdarza, ale też czasem po prostu zdalnie robimy pewne rzeczy, czy z jakimiś lokalnymi ruchami. Ale Białystok. W Białymstoku miał być marsz na Zioli 1 maja, no i to był hardkorowo chamski marsz, w sensie hasło było praca w Polsce dla Polaków, nie? Jakby, co oznaczało, że nie dla was, Białorusinów, Ukraińców, Łemków, kto tam jest. No więc jakby stwierdziliśmy, że no nie ma na to naszej zgody. Zrobiliśmy takie plakaty z hasłem każdy, kto jest tu, jest stąd, tak? I jakby chcieliśmy je wywieźć i zapłacić za nie. Była oferta miejska, no i później ekipa Truskolaskiego mówi nam, hola, nie ma opcji, nie zawieźcie tego w komunikacji miejskiej, nie? No i trochę się wkurzyliśmy, zrobiliśmy akcję na Twitterze, no i później zadzwonił do mnie poseł Szczerba, uruchomił Truskolaskiego, no i co się stało? Miasto Białystok objęło patronat nad tą akcją, uznało ją za swoją i podpisało się pod tym tolerancyjnym przekazem w 5 językach, po białorusku, rosyjsku, ukraińsku, angielsku i polsku. Teraz za darmo wiszą te nasze rzeczy. Oczywiście są te nośniki, za które zapłaciliśmy, ale te miejskie w takim ważnym węźle komunikacyjnym wiszą totalnie za darmo. I myślę, że to był taki ostatni sukces, który bardzo szybko osiągnęliśmy. Druga sprawa też z ostatnich rzeczy. Jak wiecie, w Senacie się waży, czy gość, który złożył wniosek o zaostrzenie prawa antyaborcyjnego Wróblewski zostanie RPO, czy nie.
No i my jakby trochę próbowaliśmy go przekonać takimi argumentami, które do niego docierają, no, czyli bardziej praworządność niż aborcja, bo on wiadomo, jakie ma poglądy w tej sprawie. No kupiliśmy mu billboardy w okręgu wyborczym, 3, no i on powiedział, że się wstrzyma od głosu. Jak się wstrzyma, no to ten kandydat PiSu nie zostanie wybrany RPO. Jeżeli senator Libicki z PSL-u się wstrzyma, do którego apelowaliśmy, którego wielką twarz rzuciliśmy na plakat, się wstrzyma, to nie uda im się przepchnąć swojego kandydata. No i gra rozpocznie się od nowa, co oznacza, że może ktoś bardziej sensowny, ktoś bardziej tolerancyjny, ktoś gotowy występować w obronie praw nie tylko tych osób, którym się zgadza, zostanie tym rzecznikiem. Pewnie nie ktoś tak spoko jak Bodnar, ale... No, ale jest szansa, że ktoś lepszy niż Wróblewski, tak? Który jest... To, to jest, to jest nisko postawiona poprzeczka, umówmy się też, jeżeli chodzi akurat o Wróblewskiego. Bo tak. Mówię, czas nas goni, musimy kończyć niestety. Ja jeszcze będę pod oknem krzyczała, więc... Ja wiem, że będziesz krzyczeć pod oknem dzisiaj. Przyjdzie pijana po robocie i będzie krzyczeć, także szykuj się. Dzięki, że poświęciłeś nam trochę czasu i że dane nam było się spotkać i w ten sposób pogadać. Trzymamy kciuki oczywiście, ja czytam maile od was, także ja tam wszystko wiem. Charlotte nie czyta maili, bo ona nic nie wie. No bo ja nie mam od nich maili. No to musisz się zapisać na listę. Tak? Tak. Ja tylko czytam Twittera, Bogusia, zapraszam. A, no to już coś. Akurat często dyskutujemy na Twitterze. A to prawda. Bogumił, trzymaj się, dzięki wielkie raz jeszcze i miłego wieczoru życzymy. Buzia. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Wyjdź na balkon po 22. Bawcie się dobrze, trzymajcie się. Pa! Hej, pozdrawiam wszystkich widzów. Hej.